Zanzibar, co warto zobaczyć i odwiedzić. Nasza lista miejsc, które zdecydowanie warto zobaczyć, będąc na Zanzibarze. Na końcu listy znajdziecie link do playlisty z filmami, w których te atrakcje odwiedzamy. Zapraszam. Kolejność miejsc na naszej liście jest przypadkowa. Mnemba Island. Wyspa Mnemba to wodna wycieczka na rafę koralową znajdującą się niedaleko Mnemba Island. Wycieczkę taką można zarezerwować u lokalnych organizatorów, którzy z pewnością będą Was zaczepiać, kiedy będziecie sobie spacerować po plaży. Na miejscu czeka Was nurkowanie z pięknymi kolorowymi rybkami, a w przerwie owocowy lunch. Taka wyprawa kosztowała nas $25 za osobę. Najtaniej udało nam się znaleźć ofertę za taki rejs za $20 za osobę, a czasami spotykaliśmy ludzi, którzy oferowali nam taką wyprawę nawet za $55 za osobę. Pamiętajcie, że na Zanzibarze zawsze warto się targować, bo pierwsza cena, jaką usłyszycie, jest często dwa razy wyższa od ceny, za jaką są w stanie Wam to sprzedać, a czasami nawet wyższa. Dla osób zainteresowanych wyspą Mnemba, link do naszego filmu z tej wycieczki w górnym prawym rogu ekranu oraz na dole w opisie tego filmu. Stone Town. Stone Town to część stolicy wyspy, czyli Zanzibar City. Miasto zdecydowanie warto jest odwiedzić ze względu na ciekawe atrakcje i historię tego miejsca. Zdecydowanie warto wziąć przewodnika, aby Wam pokazał miasto i opowiedział jego historię. Nas najbardziej poruszyła chyba historia niewolnictwa. Stone Town znajdował się największy w tej części Afryki targ niewolników. Można tam odwiedzić pomieszczenia, w których ludzie byli przetrzymywani nawet przez kilka dni, zanim odbywały się targi. Stone Town to także muzeum Freddiego Mercurego, który się tam urodził. Znajdziecie tam stojące niedaleko siebie kościół katolicki i meczet, co nie jest częstym widokiem. W naszym filmie ze Stone Town znajdziecie informacje, gdzie można znaleźć przewodnika, parking na cały dzień oraz ile to wszystko kosztuje. Link do naszej wycieczki po stolicy Zanzibaru znajdziecie w górnym prawym rogu ekranu oraz na dole w opisie tego filmu. Farma przypraw lub jak to woli plantacja przypraw. Farma przypraw czy też plantacja przypraw to miejsce na Zanzibarze, gdzie można na niewielkiej przestrzeni zobaczyć, jak uprawia się wiele przypraw i różnych gatunków roślin i owoców. Można zobaczyć, jak rośnie pieprz, kawa, gałka muszkatołowa, banany, ananasy, mango i wiele, wiele więcej. Na takiej wycieczce na farmie przypraw można też spróbować świeżo zerwanego z drzewa kokosa, świeżych mango czy bananów oraz napić się herbaty masala czy kawy z różnymi przyprawami. My wybraliśmy się na farmę Tangawizi i bardzo miło ją wspominamy. Jeśli chcecie zobaczyć naszą przygodę na tej plantacji, to link znajdziecie na dole w opisie tego filmu. Zachód słońca w Kendwa lub Nungwi. Zachody słońca na Zanzibarze to jest zdecydowanie coś, co trzeba zobaczyć. Najpiękniejsze, jakie udało nam się zaobserwować, były właśnie w Kendwa i w Nungwi, w północnej części wyspy. Naszym zdaniem zdecydowanie warto te miejsca odwiedzić, ale nie jest powiedziane, że w innej części wyspy nie można zobaczyć pięknego zachodu słońca. Swoją drogą, we wschodniej części wyspy można zaobserwować równie piękne wschody słońca. Tutaj widzicie wschód, który zarejestrowaliśmy podczas pobytu w miejscowości Jambiani. Full Moon Party. Jeśli lubicie imprezy i dobrą zabawę, to warto wybrać się na Full Moon Party. Jest to chyba największa impreza na wyspie, która organizowana jest raz w miesiącu podczas pełni księżyca. Full Moon Party to impreza na plaży koło hotelu Kendwarok. Wstęp tam jest płatny i kosztuje 20 tysięcy szylingów tanzańskich, chyba że zatrzymacie się w hotelu Kendwarok. Dla gości wstęp na imprezę jest darmowy. Mieliśmy okazję tam zawitać, także odcinek z tej imprezy będzie też na naszym kanale. Dlatego przypominam, żeby zasubskrybować ten kanał, aby nie przegapić przyszłych filmów z Zanzibaru i z innych ciekawych podróży. Link do całej playlisty z naszymi przygodami na Zanzibarze znajdziecie na ekranie końcowym tego filmu i na samym dole w opisie. Safari na kontynencie. Na safari co prawda trzeba już opuścić Zanzibar i udać się do kontynentalnej Afryki, ale będąc tam można łatwo zorganizować sobie tą cudowną przygodę w jednym z tańzańskich parków narodowych. Jeśli jeszcze nie mieliście okazji być na safari, to zdecydowanie warto. Takie safari w bardzo atrakcyjnej cenie może dla Was zorganizować Kuba, który aranżuje takie wyprawy szyte na miarę. Wszystko można z nim załatwić w języku polskim, a cena, jaką Kuba zaoferuje, będzie z pewnością jedną z atrakcyjniejszych na wyspie, jeśli nie najatrakcyjniejsza. My byliśmy w Parku Narodowym Mikumi z przewodnikiem o imieniu Frank, który jest naprawdę profesjonalistą w tym, co robi. Zna wiele świetnych opowieści i wie, gdzie i jak znaleźć zwierzęta.
Namiary na Kubę znajdziecie na końcu tego filmu oraz na dole w opisie. Zanzibarska wioska, czy to Nungwi, Dżambiani, czy jakakolwiek inna, aby zobaczyć, jak żyją lokalni ludzie. Jeśli troszkę postanowicie pokręcić się w powyspie, to z pewnością zobaczycie, jakie skrajności występują na Zanzibarze. Piękne plaże i ekskluzywne hotele, a wystarczy przejść 100 metrów w głąb wyspy, aby zobaczyć, w jakiej biedzie żyją lokalni ludzie. Naszym zdaniem zdecydowanie warto jest odwiedzić wioskę, zjeść w lokalnej restauracji, czy iść na lokalny street food. Gdzieś kiedyś czytałem, że lokalni ludzie bardzo lubią, jak przyjeżdżają turyści, bo jest to dla nich szansa zarobku. Jednak kiedy turyści zamykają się tylko w hotelach all inclusive, to lokalni ludzie niewiele są w stanie na tym skorzystać. Dlatego moim zdaniem warto jest wyjść na wioskę i na miasto, poznać troszkę lokalnych ludzi, bo są w ogromnej większości bardzo otwarci i często zagadują i rozmawiają z turystami. Ale pamiętajcie też, że niektórzy jak zobaczą, że jesteście Muzungu, czyli biali, to będą chcieli troszkę z was zedrzeć. Także jak coś się wam spodoba, ale usłyszycie zaporową cenę, to mocno się targujcie. Jeśli to nie pomoże, to udajcie, że jest za drogo i odchodzicie. W moim przypadku często pomagało. Mam taką prośbę, abyście napisali jakikolwiek komentarz pod tym filmem. To działa dobrze na algorytm YouTube'a i film będzie miał szansę dotrzeć do większej liczby osób. Jeśli film wam się podoba, to dajcie też łapkę w górę. Pamiętajcie, że na YouTubie są za darmo. Sandbank. Sandbank, czyli piaskowa wysepka, która pojawia się tylko podczas odpływu, a przy przypływie całkowicie znika pod wodą. Widoki, jakich doświadczyliśmy na Sandbanku, zapierają dech w piersiach. Krystalicznie czysta woda, turkusowy kolor dookoła, a w oddali widoczna wyspa i rosnące na niej drzewa. Wygląda to jak raj na ziemi. Można znaleźć wycieczki na taki sandbank, nawet oferujące lunch na miejscu. Jeśli chcecie zobaczyć naszą wycieczkę na sandbank oraz na obserwacje delfinów, to link do tego filmu znajdziecie na dole w opisie. Eden Rock. Eden Rock to niewielka plaża na południu Zanzibaru. Wchodzi się na nią schodami, a znajduje się ona pomiędzy dwoma skałami. Widziałem tą plażę gdzieś na YouTube podczas przypływu. My tam trafiliśmy akurat na odpływ. W obu przypadkach wyglądają zupełnie inaczej, ale mają swój urok zarówno podczas przypływu, jak i odpływu. Szkoda tylko, że trafiliśmy tam na pochmurną pogodę, bo woda w pełnym słońcu zyskuje ten turkusowy kolor, który jednak dodaje trochę uroku. Wymienię wam jeszcze trzy miejsca warte wspomnienia w tym filmie. Nie znalazły się na naszej podstawowej liście z miejscami wartymi zobaczenia na Zanzibarze tylko ze względu na to, że nie zdążyliśmy się już tam wybrać, ale z pewnością to zrobimy podczas naszej kolejnej wycieczki na Zanzibar. Cheetah's Rock. Jest to miejsce, w którym opiekują się i leczą dzikie zwierzęta. Nie byliśmy tam ze względu na bardzo drogi bilet, a mianowicie $120 za osobę. Co prawda z wpływów z biletów prowadzone jest to miejsce, bo nie mają tam żadnych dotacji rządowych ani innych źródeł finansowania, więc cel jest szczytny, jednak nasz budżet nie pozwolił nam już na odwiedzenie tego miejsca. Można tam usiąść i zrobić sobie zdjęcie z gepardem, zobaczyć lwa, oczywiście przez siatkę ogrodzenia, a także zobaczyć wiele innych zwierząt, które tam są. Blue Safari. Blue Safari to wycieczka wodna ze snurkowaniem. Można powiedzieć, że podobna troszkę do wyprawy na Mnemba Island. Płynie się na nią jednak zupełnie z innej strony wyspy Zanzibar. W trakcie wycieczki jest organizowany na wyspie lunch z owocami morza. Mieliśmy taką wycieczkę już zarezerwowaną u ludzi, u których byliśmy na plantacji przypraw, ale na naszej poprzedniej wycieczce wodnej Natalii przewiało nieco zatoki i musieliśmy sobie ten rejs już odpuścić. Ale z pewnością na Blue Safari się wybierzemy podczas naszego następnego pobytu na Zanzibarze. Yosani Forest. Jest to park narodowy, w którym znajdziecie występujące tylko w tym miejscu na świecie małpy Red Colobus. Yosani Forest jest jedynym na Zanzibarze parkiem narodowym. Oto nasza lista miejsc, które zdecydowanie warto odwiedzić i zobaczyć, będąc na Zanzibarze. Jeśli znacie jakieś ciekawe miejsca, to koniecznie wspomnijcie o nich w komentarzu. Wszystkie miejsca, które odwiedziliśmy, znajdziecie na playliście z filmami z naszymi przygodami na Zanzibarze i w Tanzanii. Link na dole w opisie filmu i na ekranie końcowym. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz tego kanału, to kliknij ten czerwony przycisk subskrybuj, aby nie przegapić kolejnych filmów. Ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnej części z podróży. Cześć!